Huta Miedzi 2 w Głogowie rusza z remontem. Na czas modernizacji produkcja zostanie przerwana. Piec zawiesinowy stanie w poniedziałek 15 lipca, a jego postój potrwa 85 dni. Piec elektryczny przerwie pracę 16 lipca, a ruszy 23 października. Prace remontowe zostały poszerzone właśnie o piec elektryczny, który był eksploatowany przez 17 lat i wymagał już wymiany. 100% jego konstrukcji jest wymieniane, skorzystając z tego okazji, że będzie to remont już i tak długi, montowaliśmy w zakres tego remontu również duże zmiany, jeżeli chodzi o fabrykę kwasu siarkowego, kocioł odzyskniczowy, jak również pewne zakresy co do poprawek pieca zawiesinowego, który, przypomnę, miał remont w 2009. Zarówno na fabryce kwasu, jak i tutaj przygotujemy gotowe urządzenia z boku, potem je zgrabnie przesuwamy i one stanowią już o tym przyspieszeniu tych długości remontu. Na czas remontu część załogi skorzysta z urlopu albo przejdzie do prac w Hucie 1. Reszta pracowników ma już przydzielone nowe zadania. Bardzo dużo pracowników przebranżowiliśmy i przeszli ci ludzie do służb remontowych huty. Natomiast część prac, które jest widziana, serwisowych, porządkowych, realizują według odpowiednich zakresów właśnie pracownicy technologiczni. Oni są przeszkalani, przebierani oczywiście w inną odzież i pracują normalnie jako pracownicy huty, ale w układzie remontu. Przygotowania do remontu w Hucie Miedzi 2 trwały ponad 2 lata. To najpoważniejsza inwestycja remontowa w historii zakładu, jeżeli chodzi o zakres, trudność, przygotowanie i koszty. Po zakończeniu prac modernizacyjnych huta będzie przygotowana do większych zadań produkcyjnych przy niższych kosztach i zdecydowanie mniejszym szkodliwym oddziaływaniu na pracowników i środowisko. Pełny zakres efektów modernizacji nastąpi jednak dopiero po uruchomieniu prażenia koncentratu. Instalacja ta jest przewidziana do wpięcia już w trakcie nowej kampanii międzyremontowej.